A więc zaczynamy pomiar w kolejnych sprzętach, które mam do dyspozycji. Jak widać, nie są zbytnio wyżyłowane. Nie mają za dużo motogodzin, ani nawet nie są wysłużone za bardzo. A więc pierwszy pomiar silnika na sucho. Okazuje się, że ta kompresja nie jest taka duża, ale wynika to głównie z tego, że te silniki nie są jakieś tam mega wysokoobrotowe. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało na mokro. A więc teraz test na mokro i zobaczymy, co tutaj nam pokaże zegarek. Coś koło 10,2. Niestety układ nie jest szczelny i trzeba ponowić. A więc drugi pomiar, tylko że już tego oleju w tym silniku jest coraz mniej. Też ten pomiar jest taki przybliżony, ale jak widać, ciśnienie zwiększa, mimo że gdzieś ucieka z układu pomiarowego. A więc teraz pomiar w glebozgryzarce. Troszeczkę tutaj silnik pracuje na innych obrotach i ma troszeczkę więcej mocy. No i zaczynamy pomiar. Też sprzęt nie ma aż tak wielu motogodzin za sobą, ale jak widać, za dużo ciśnienia nie idzie tutaj wyciągnąć z próby na sucho. A więc startuję z próbą na mokro. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to co, lecimy. Mamy około 8,5 bara. Można przyjąć, że na mokro mamy o małą połowę więcej. A teraz test silnika wysokoobrotowego o małej pojemności. Co też byłem ciekawy, jak to wyjdzie. No ale niestety, jak rozkręciłem cały silniczek, to poznałem małe niespodzianki, która będzie pokazana później. Chciałbym też podkreślić, że w wszystkich silnikach, co mam, jak od razu dostaję, to reguluję obroty, żeby ograniczyć maksymalne obroty. A więc tak, wykręciłem świeczkę, która się okazała bardzo, bardzo mała. No i porównując ją z standardową świecą samochodową, okazało się, że nie mam jak zrobić testu.